stary, ścinam to. Dobra, wyszły, no. Jeszcze raz kurwysyna na ścianie. Siema, widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Domu Debili. Razem ze mną w dzisiejszym odcinku pojawi się Wysocki, pojawi się Jackson, gwóźdź programu. To jest gwóźdź programu dzisiejszego, ale zaraz powiem dlaczego. I oczywiście mokracy Sucha Roza. Generalnie to pod ostatnim odcinkiem było bardzo dużo komentarzy typu, że sprawiedliwość dla Jacksona, Jackson jest wykorzystywany, że młody to jest żart. I generalnie myślałem, że większość osób przyjęła to jako żart, ale wziąłem do siebie do Mielca i moja mama powiedziała, że jak mogliście temu chłopaczkowi taką krzywdę wyrządzić i że jest przykro, to pomyślałem może, że jednak nie wszyscy odebrali to jako żart. I moich trzech znajomych też powiedziało, że myśleli, że ten pokój jest prawdziwy. Dlatego ja wam pokażę może teraz, zapraszam ze mną, jak wygląda pokój Jacksona. Zapraszam generalnie. Trochę to wygląda jak składzik, nie powiem, że nie. To jest no, składzik. Chodź. Zapraszam. No, nie ma tragedii, nie? Nie jest to takie małe. Biorąc pod uwagę, że tamten pokój był wielkości tego łóżka. Kiedyś pieczysz tam... A co, pierdolę? Czy nie? Nie wiem. Wczoraj wąchali, nie jebała. Dziś żyjemy. Dzisiaj jeszcze nie wiem. Zrecenzuj swój monitor. A właśnie. A, nie wiem, co nie mają tego monitora. Monitor Jacksona. Male kigaczy przyczepiają. Widać, że ten monitor jest w chuj smutny. A, smutny. Jako garbaty. Co, garbaty to gorszy? Nie wiem, o co im chodzi. No i dobrze, przejdźmy do meritum, tak? Jackson, jako że był pokrzywdzony, tak? Dzisiaj spełniamy jego życzenia. Także tak, zapraszam serdecznie do oglądania. To ogólnie mam pierwsze życzenie, Wysocki. Widzisz tego skurwysyna na ścianie? Będziesz go zabić. Nie wiem, co to jest. Ale wyleciało w nocy. Jest? No nie ma go. Słuchaj, to jest zrobione. Elegancja, elegancja. Zrobione. Ale pokój ogromny, uhuhu. Chciałbyś sobie zażyć, no żeby to moje drugie życzenie na dzisiaj. Przeprowadza się tam, super. Cena na pokoi. Gdzie jedziemy? Do Rossmana. Do Rossmana jedziemy. Nie wiem po co, ale jedziemy do Rossmana. Ty, a jesteście głodni? Bo słyszałem, że Suchar chce nam postawić dzisiaj obiadek. Kurwa, tak! Tak? No to dawaj, jedziemy zjeść. Słuchaj, ja głodny nie jestem, jak Suchar stawia. Suchar stawia, to, no to bardzo dobrze. No to jedziemy zjeść jeszcze po drodze. To idziemy do Rossmana. No zaraz się dowiesz. Bym się na twoje miejsce tak nie uśmiechał. A dla mnie to wyzwanie będzie? Będzie, no. Znaczy wyzwanie, życzenie. Życzenie, no. I dla ciebie, i dla kogoś innego. O, ty kłócisz się, panowie. To zero, to zero. Ty, Wysocki, trochę daleko ten Rossman, nie chcesz mi na barana wziąć tam? Wiesz, jak jest, no. No pierdala. Wiesz co, jak się wyjebie, to on zamortyzuje, polecę do tyłu. Tak, do tyłu. A kurwa, i do przodu. Dobrze, Wysocki. No tak, gdzie są te rzeczy, których potrzebuję? O nie. Dobra, super. Ty pamiętasz, że ja mam wesele, no, za dwa dni. Ale co, to nie przeszkadza w weselu chyba, nie? Tak, żebyś bardziej pasował do swojego imidżu dzielnicowego. Mam takie życzonko, żebyś się na rudo dzisiaj zafarbował. Tylko nie wiem, czy tym można nawet jakieś tak kilka dni wziąć, tylko żeby było, nie? Jak się zapatrujesz na to? A kto ze mną? Z tobą? No nikt z tobą. Kto z tobą? Zapytanie. Jak się czuję, że szybko wyjdę z tego wesela. To też się przyda? Czy chyba tak, bo chyba się nakłada, nie? A weźmy jakieś pędzelki, no. Ja już wiem, że on miał jechać o 10 rano, przytrzymaliśmy go do 14, żeby z nami był. Wiem, mieliśmy nagrywać to o 10, żebym pojechał sobie na 13 do Krakowa. Mamy godzinę, 14:45, zaczęliśmy nagrywać odcinek. Próbujemy jeszcze maszynki do golenia, włosów. Wysocki. Nie do Wysockiego, do tego pana będzie maszynka. Czym się goli glacę na łyso? Ty no, glacę to raczej elektryczną. Aczkolwiek z chęcią zakupię sobie ostrza, bo nie ukrywam, że troszkę mi, trochę się zżuliłem, tak? Takie? O kurwa. Stary. Tak, takie sobie kup właśnie. Ol, co to jest za wada, ty? Ale nie, mi chodzi tylko o prawkowo, nie? Prawkowo nie siedzą. Siedzą w kół, takie właśnie powinieneś kupić. No dobra. I tyle. To nie ma maszynki elektrycznej tutaj. No. Tą drogą bardzo niemiły bym ten pan co sprzedawał. Taki jakby za karę tam siedział. Co teraz zrobimy, Jackson? Do Akiego jedziemy, nie? Trzeba wykonać te rzeczy. Dobrze, zabieramy się do Akiego. Jak tam, głupie? Staliwo stygnie. Norma tonażu musi zostać wyrobiona. Jak tam, dziewczyno? Trzeba mi przygotować strawę. Nie widziałem. O, zobacz, jakie trzy fajne goście w windzie, jeden frajer. Rudy. Żeby ten Rudy jeszcze wyszedł, nie? No. Mam nadzieję, że drugi będzie na łaso. Skit, na wie się zgoli. A bez koszulki? No to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Ojej, o Popowski, gwiazd na chatę, razem ze mną Ejcie. Chcę się uświadomić tylko, że kurwa Jackson jest panem programu. No.
kupujemy suchara na długo. No. To zajebiście. No. Dobre życzenie, nie? No nie na łysy, na Hograjdera go golimy. Do Hograjdera chłopa? Jak tam chłopie? Wstałeś? Jak tam chłopie? Wstałeś już? Norma staliwa musi zostać wyrobiona. O, chłopie, widzę robotę zrobiłeś. Siema. 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 O, cześć. To się gapisz, jak tam chłopie? Takie włosy. Inka, spokojnie, mamy czas jak coś. Takie włosy. Mamy czas, czytaj ostrożnie i uważnie, co się tam robi dokładnie. No co może być ciężkie o farbowaniu włosów, przecież trzeba tylko włosy pofarbować. No, no dokładnie, dodajesz farbę na włosy i tyle, nie? Tutaj jest pokazane, jak będzie suchar miał kolor włosów, chyba ten, nie? Czekaj, no. Mi się wydaje. Ten ostatni, przyciemny. Ten ostatni, taki lekko ciemniutki. Dobra, ujęcie przed. Chyba. Tak się robi? No chyba tak! Tak, szampon? No. To musisz po prostu rozsmarować, przydałby się grzebień, ale skoro go nie mamy. Mamy pędzel. No ale ten pędzel... On będzie miał też taki kolor goły, kolorowaną gołę będzie miał przez to. Jak mieliśmy główkę, to powinniśmy to na sekcję podzielić, nie? I dać no. Tym, ale dobra. Po prostu to jak szampon zrobimy i będzie dobrze, prawda? Będzie dobrze, no. Będzie dobrze, super. Strakowaty kolor. Nie, bez grzebienia to chyba jednak tragedia. Dobra, daj tu z tej strony. Kurwa, jakby to był taki kolor jak masz na skórze, zajebiście było. No, ale nie będzie chyba taki. Taka marchewa. No. Pojebie mnie zaraz. Co on robi? Co jest? To popo jest. No to łysy, no. Stary, ja się chyba nie chcę widzieć do poniedziałku. Kurwa, co ty? To ja się wyglądam normalnie, tylko masz rudą skórę. A to się trzyma na włosach, z miesiąc, półtorej. Tak? No. No. To idealnie na fejm może, będziesz może rudy. Dwa. No fejm jeszcze będzie na pewno rudy, chyba że lecisz na łyso. O kurwa, przecież jeszcze jest fejm. No, no sparing cały czas, oszędzie rudego biłu. O kurwa, dodatkowa motywacja. Dobra, już koniec? Czekałem pół godziny? No, no. Chyba tak, jest git. Dobra, co, cięcie? O, chyba jakieś weszki tam są. Stary. W chuj będą czerwone. Tak? Skąd wiesz? No, mówię ci. Ja się dowiemy. Dobra, nachylam się. Pucz. Nie, ale masz rudy łeb, stary, naprawdę. Suchar, wychodzisz? Tam wyjść? No. Na razie w tym świetle nie widać, o! Oby wyglądał jak zjeb, oby wyglądał jak zjeb, błagam. No? Żeby wyglądał jak idiota, proszę. Na pewno. Możemy ja już, nie wiem jak wygląda. Możemy nie? Już patrzeć? Nie sądzałeś? Dobra, to na ry, tak? No. 3, 4. Stary, ty wyglądasz jak w serialu, kurwa, no. Taki gruby tylko byt. Daj mi lusterka, bo nie wytrzymę. Danie rudy, stary, naprawdę. Jesteś, i on jest rudy, naprawdę jest rudy. Wygląda jakbyś jak w genach to miał. No, jakbyś tak się urodził. O, to się wykwito masz. To cię to pasuje po prostu. Stary. Stary, daj mi to zobaczyć. O kurewka, kurwa jak tu jest jasno, bo tu skóra jest pomarańcz. Ty papa, możemy kiedyś zrobić taki dzień, żebym się zemścił na młodym? Ej, ale... Nie możemy, że ja się ja pierdolę, tak ale... wygląda w kamerze, pokaż mi to, muszę to zobaczyć, przecież to jest... Ty masz pod światło dzienne, bo to lepiej to... wygląda. Jeszcze go, nie! 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 Ty, bo to się nie może się złapać fokus. Co to za gówno jest? Pasuje, no. Nie, no to co to jest za gówno? Ty nie wiem, czy ciebie złapię. Stary, dobra, ścinam to. Dobra, widać. Nie, oczywiście dobra fryzurka, modna, teraz farbowanie jest w modzie. Dobra, kurwa. A to kiedy jakiś odcinek, żeby się zemścić o młodym? No sobie życzę, że nigdy. Nie ma takiego czegoś, moje kolejne życzenie. Dobra, to idziemy na jedzenie? Nie, no jeszcze łysy. A, Hograjder! Siadaj, szum! Dwa się. Jaka ruda paruwa, ty. Nie, no nie, źle, taki kasztanowy. Kasztanem to on jest. Dobra, no to co? No ja mogę być łysy, nie? Dobra, dobra. A i naczelny barber ekipy, to powiedz co się robi. Być barberem, będę chciał na Hograjdera popa. Ja pierwszy klient. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Maszynkę mam profesjonalną. O, no, taki. Dokąd on sięga z tyłu głowy, masz pojęcie jakieś? A jest no, chyba do końca. Do końca idzie, no. Oj, to musimy ci calutki pasek zostawić. Co, najpierw robisz tak ten? Tak trymujesz, żeby mieć podgląd, czy jak robisz? O, stary, robię wszystko najpierw tutaj, nie? Ja to na końcu akurat. Ty, no nie wiem jak go zacząć. No weź boki po prostu. Boki, ja tam gdzie na pewno musisz ciąć, to ścinę. Ale od boku. To mnie nie boli jak coś, także możesz dociskać. Nie, tak zostawić to? Jackson, zostawić czy nie? Na razie tak. Jackson powiedział, że tak. Jest to w fotelu go tego, nie? No, nie wiem. Ja nie przestałem, bez Jackson, o nie no, z tej strony krócej mi się wydaje, bo tutaj jak...
Okej. Tutaj, no. Chcemy zobaczyć proporcje. Właśnie nie wiem, czy ten pasek nie powinien być jeszcze cięższy, ale... No. Jeszcze cięższy? Kurwa, krzywo. Tak mi oczy, no wpadli się do oczu. Ale cię... To jest kurwa, to jest złe, no. Dasz radę, Aki? Jak myślisz? Dasz radę? O kurwa. No nie wiem, możemy spróbować. No możemy spróbować. No, no. Teraz najtrudniejszy. Słuchaj, dasz się spało, bo to jest zbijaje. Dobra. Kurwa, co to jest, ty? To jest krzywe jak chuj. Jak dobre. Wyglądasz zajebiście. Ty naprawdę dobrze wyglądasz. Pomóż coś napierdolić, kurwa. Wyglądasz jakbyś grał na gitarze w drużynie rocka, nie? No. W sensie drużynie, w kapeli. No, mam tego barbera, nie trzeba. Stary, no. Barber więc potrzebny, no. Masz mnie. No, Jackson, co tam? Co, jedziemy do galerii na ostatnie moje życzenie. Ostatnie? To chyba już powiemy nie, tam no, o tym. Nie, jeszcze nie ostatnie. Jak nie ostatnie? Ostatnie. Jest jeszcze coś? No chyba ostatnie, no. Nie no. Dobra, co o jedzeniu, co bym chciał teraz? No. Jedzonko to już jest umówione wcześniej, nie? Z sucharem. Już było mówione. Ale widzowie, bo suchara nie ma. Tak, no. Nam ale nam pięknie. Będzie dowód. Szybki przelew. Zapłacił. Ale a przed jedzonkiem chyba trzeba się ubrać, co? Tak, no. Jedziemy do galerii potem. A, okej. Czyli jedziemy do galerii. No. Dobra, Aki, jedziemy do galerii? Jedziemy do galerii. Dobra. Siema, chciałbym wam teraz przedstawić coś, dzięki czemu możecie zaoszczędzić trochę kasy. Jest to serwis Letyshops, który zwraca wam część pieniędzy wydanej z każdego zakupu online. Za każdy zakup przez ich stronę sklep płaci prowizję, którą się z wami dzielą. Do 14 sierpnia będzie trwał event pod tytułem Stylizacja na wakacje, podczas którego nie tylko będziecie się mogli dobrze ubrać, ale i też korzystnie zarezerwować mieszkanie. Otrzymujecie zwiększony cashback na zakupy w różnych sklepach, takich jak Nike, Modivo, Zalando, eObuwie i wiele innych. Aktualnie trwają gorące cashback, które zwiększają stawkę aż do 12 razy, więc warto sprawdzać, bo codziennie są nowe oferty, które przez spore zainteresowanie szybko znikają. Aby otrzymać gorący cashback, wystarczy zarejestrować się w serwisie na stronie, wtyczce lub aplikacji mobilnej, aktywować go w wybranym sklepie i złożyć zamówienie w normalny sposób. Ja tutaj wybrałem Nike, bo mają kozackie dresiwa. Cashback pojawi się na twoim koncie Letyshops, a po zaksięgowaniu, które może trochę potrwać, możesz go wypłacić na swoją kartę lub PayPal. Można też przekazać środki na organizację charytatywną, pomagającą Ukrainie. Zapraszam do linków w opisie. Witam, witam widzowie, jesteśmy w galerii minus 3 złote tarasy. Tutaj młody przedstawi nam dalsze swoje życzenie, bo nie wiemy co robić. Potrzebuję nowych ciuszków, tak? Mam ekspertów, mam jednego zawodnika dobrze ubranego, drugiego za kamerą i trzeciego. To wybiorą jakieś ciuchy. Czyli idziemy ubrać Jacksona, tak? No. Zapraszam. Ja proponuję H&M. Wejście do H&M. No, hit. I ty już kurwa z życzenia zamykasz pizdę. Kurwa, łysy, jeszcze nie koniec życzę. Może w damskie ciuchy przybierzemy. W damskie, a nosiłeś kiedyś spódniczkę? A chcesz? Nie, nie chcę. Może innym razem. Ty, ale to Jackson, ale lepiej jakby z nami chyba nie było, co? Dobra, ty, pozemnie. Rozmiar mi daj swój. Już ja wiem. Emeczko. Emka, spodnie, kurwa tak spodnie. Spodnie, spodnie. A co też chcesz? 4-4. 4-4? No. A koszulka? Elka. Emka. Dobra, dobra, idź. Szukamy hawajskiej koszuli. Hawajska koszula. O, nie. To. Takie. Pasuje? Za jasne. Ja taka koszula? Może taką koszulę do tych spodenek jednak. Taką koszulę? Ze SpongeBobem, o kurwa, sorry. Tak zasłaniasz. Ty ta ze SpongeBobem chyba bardziej na niego by siadła. Z tymi spodenkami, zobacz. No to taki fit to na pewno bym usiadł. No dobra, to wymieniamy. Czarne bini, koszula. Spodenki i te. I pierścionki, nie? Jak oceniasz wysocki? Najpierw muszę zobaczyć, jak to będzie na nim leżeć. Ale czegoś mi brakuje. Na przykład takich zajebistych gaci, nie? Japoneczek brakuje, japoneczek. Szukamy ci jeszcze jednej części outfitu. Dobra, no, spoko. Do tego idziemy. Dobra, wybraliśmy koks firmy Sprandi ze skietami. Świetnie się będzie komponować. No. Mam dla ciebie outfit, to musisz się gdzieś przebrać. No do kibla chodźcie. Kibla? No, nie będę się tu zabierał, kurwa. No. Chodź do kibla, no. No dobra, to idziemy. Co za klapeczki? Chyba to jest za klapki jakieś. Dojebane. Dojebane. Co, no pewnie. Nie miałbyś czarnej koszulki, nie? Nie, ale dobrze wygląda. Dobrze, że nie wiem, czy to jest za klapki. Nawet dobrze, że ją założył, bo pasuje ze wszystkim. Do pierdolenia. Ja się mogę pionąć. No, jak oceniasz, Aki? Dobrze. Jest koks. Koks, paki, te sygnety. To jest UFO lud, ten serduszko. To jest serduszko dla widzów, tu jest dla widzów, też, no. Serduszko dla widzów. Dobra, idziemy. Co byś teraz zjadł teraz? Jakieś stejka bym sobie pierdolił, nie? Jak się warstawia. No to idziemy chyba na stejki, nie? Żeby nie było, to Jackson w międzyczasie, zanim pojechaliśmy do takiego, powiedział, że jego życzeniem jest też, żeby suwer wypierdalał stąd. Także nie, nie ma no. No co? Akurat się nagrało. Akurat tak wyszło. Zjeść coś teraz, idziemy zjeść.
nie wiem, steka, tak? Steka idziemy. Będziesz. Się widzimy na stajku. To Jackson, co? Jackson. Co? Jestem zadowolony. Było kazalsko, rudy suchar. Poka face. Popo. Hokrider, wysać. Fajny ficik. Mi się dzień podobał. Teraz jeszcze jemy dobrą kolację, tam obiad. Suwar stawia. Sobie pozwoliliśmy na mięso. No, stejczki. Suwar stawia TF. No zobaczymy, czy postawi. Chyba tyle, dzięki za dzisiaj. Tyle, żegnamy się tu już? Tak, a co chcemy jeszcze? Pożegnanie nam się pasowało. A, no to jeszcze się widzimy zaraz. Ale generalnie, co widzowie? Jak ci się, Jackson, podobał dzisiaj? Super dzisiaj? Było. Super było. Podobało mi się, no. Tak, mam nadzieję, że to zadośćuczyniło mu. Zostawcie łapeczki w górę, zostawcie subskrypcję. Zapraszam na sociale wszystkich na dole. Pozdrawiam was wszystkich i żegnam. Życzę miłego dzionka.